Czy z was też ostatnio takie gorące chłopaki i dziewczyny? Bo wiecie, pogoda. Ostatnio wyciekły screeny i fragmenty rozgrywki z The Last of Us Part 1, a teraz Naughty Dog pokusiło się o wypuszczenie oficjalnego wideo na temat zmian w remake'u. Podobno grafikę opracowano od nowa, więcej jest interaktywnych obiektów, usprawniono fizykę oraz sztuczną inteligencję, a do tego jest kilka opcji, o które prosili fani, jak tryb dla speedrunnerów czy permadeath. Czy Sony przekonuje was tym do zakupu trzeciej wersji tej samej gry? Info ma co prawda kilka dni, ale to jest jakiś nowy poziom nie wiem czego i musiałem się podzielić. Trwa sobie coś takiego jak Diablo Hell's Ink Promotion Tour, w ramach którego w kilku studiach tatuażu na świecie pojawi się opcja zrobienia sobie za darmo jednego z 26 motywów związanych z serią Diablo. Hitem jest jednak to, że osoby, które taki tatuaż otrzymają, dostaną wczesny dostęp do bety i cyfrową kopię Diablo 4 na premierę. Ja nie wiem, co o tym myśleć. I tak najlepsza jest wizytówka z podziękowaniem. Dziękujemy za ofiarowanie swojego ciała jako daniny. Okazuje się, że jeśli chodzi o biznes, to Ubisoft nie ma litości, gdyż w trakcie prezentacji wyników finansowych okazało się, że firma zaprzestała prac nad 4 grami, z których wiedzieliśmy tak naprawdę jedynie o 2. Kosa pod żebra dostał Splinter Cell VR, pozdro Kamil, oraz Ghost Recon Frontline, który miał być jedną z wielu prób Ubi zagoszczenia się w segmencie gier free-to-play. O pozostałych 2 tytułach nie wiemy zupełnie nic i raczej nie spodziewam się, by Ubisoft kiedykolwiek przyznał się, co trafiło do kosza. Ponownie Ubisoft i tym razem większa niespodzianka. Ten sam raport finansowy wskazuje na to, że doszło do opóźnienia gry Avatar Frontiers of Pandora od twórców The Division. Przyznam, że jestem tym mocno zaskoczony, bo wszyscy spodziewali się premiery gry w okolicach filmowego Avatara w grudniu tego roku. Frontiers of Pandora ma się teraz pojawić w kolejnym roku fiskalnym, co oznacza okres od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024. Kiedy dokładnie? No, na te informacje pewnie jeszcze chwilę poczekamy. Wielu fanów WoWa czeka na ten dodatek jak na zbawienie i wygląda na to, że w końcu wiemy, kiedy znowu wtopimy długie godziny w polowanie na Arthasa. Na oficjalnej stronie Klasika pospieszono się trochę z informacją i pokazano baner z datą 26 września 2022, który bardzo szybko zdjęto. Wielu graczy WoWa uważa, że Wrath of the Lich King jest najlepszym, co przydarzyło się WoWowi, więc jeśli również czekacie, no, zostały ledwie 2 miesiące. Ostatnio pojawiła się deklaracja twórców Minecrafta, że nie planują oni w najbliższej przyszłości implementować w swojej grze NFT. Zainteresowani tematem gracze wywołali do tablicy również szefa Epic Games, który udzielił jednak zupełnie innej odpowiedzi. Sweeney uważa, że ostateczna decyzja w tym temacie powinna należeć do twórców gier. Tutaj pozwolę sobie na cytat. Wierzę, że sklepy oraz twórcy silników nie powinni ingerować w gry poprzez zmuszanie innych do swoich poglądów. My na pewno tego nie zrobimy. I co myślicie o takiej postawie szefa Epica? Wiecie, jak się renderuje te filmy, to przynajmniej jakiś ruch powietrza od wiatraków jest. Do usłyszenia za tydzień.